Czwarty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości trwa. Z nami jest Robert Zapotoczny, PFR Portal. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczestniczył Pan przed chwilą w panelu poświęconym temu, jak rozwijać kompetencje młodych Polaków. Zastanawiam się, jak edukacja finansowa może wpłynąć na umiejętności, które będą potrzebne młodym Polakom już niebawem na rynku pracy, tym wchodzącym, tym, którzy już zaczynali zbierać pierwsze doświadczenia. Wydaje mi się, że edukacja nie tylko finansowa, ale każda powinna skutkować poza jakąś encyklopedyczną wiedzą z danej dziedziny. Przede wszystkim rozwojem wewnętrznej kultury w poszukiwaniu wiedzy i w kultury ustawicznego doskonalenia się. Jeżeli spojrzymy retrospektywnie na nasze życie sprzed 10, 20 bądź w zależności od tego, ile mamy tych wiosen wstecz, to tempo życia, ilość technologii, nowych wynalazków, otoczenie, które zmienia się w sposób bardzo dynamiczny, przyrasta w trybie logarytmicznym. W związku z tym trudno dziś przyswoić sobie wiedzę z jakiejkolwiek dziedziny na jakimś poziomie i mieć pewność, że będzie to wystarczającym na kilkanaście lat. I że będzie to wiedza, która się zamyka i wystarczy przeczytać książkę i już. Tak. Kwestia, którą my się zajmujemy, czyli pracownicze plany kapitałowe, zostały oparte na ekonomii behawioralnej, stosunkowo nowej dziedzinie, która bazuje na zachowaniach społecznych, na tym, że ludzie w określony sposób postępują w określonych kwestiach. Czegoś takiego jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz nie było, a dziś są to systemy oszczędzania na przykład na jesień życia w wielu krajach na świecie. W związku z tym otwartość umysłu, zdolność do przyjmowania nowej wiedzy, rozwój, chęć rozwijania się w jakiejś dziedzinie jest fundamentalną kwestią. A jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby myśleć już o starości i o jesieni życia? Pracownicze plany kapitałowe to plan również dostępny dla nich, dla pracowników. I jak zachęcić ich do wzięcia udziału w takim programie albo w innych, jak IKE, jak IKZE? Przecież 65, 7 rok życia to dla 20-latka coś jak science fiction. Nawet 60 i 65, tak jak oczywiście pan redaktor powiedział. Rzeczywiście, w związku z tym fundamentalną jest kwestia przyswajania chęci oszczędzania. I to nie muszą być oszczędności przeznaczone na jesień życia, bo tak jak pan powiedział, ona jest z perspektywy osoby 20-letniej odległością kosmiczną. Natomiast zdolność oszczędzania na cele, które są celami widocznymi, celami w horyzoncie, pozostawia w nas już świadomość potrzeby budowania oszczędności. Kwestia nagrody, bo odmawiamy sobie czegoś, ale nagrodą jest coś większego w jakimś przewidywalnym horyzoncie czasu. O to chodzi. A pracownicze plany kapitałowe poza celem, jakim jest jesień życia, dają również możliwość skorzystania z kapitału wcześniej, w wielu określonych przypadkach, jak również dokonania zwrotu przy może poniesieniu pewnych konsekwencji, ale również możliwości skorzystania ze środków na każdym etapie. I wracam jeszcze do etapu edukacji finansowej, bo wielu pracowników, już osób dorosłych, może nie wiedzieć o szczegółach takiego programu. U kogo może znaleźć rzetelne informacje dotyczące tego, jak działa PPK, czy inne programy ogólnie mówiąc? Wystarczy włączyć telewizję. Ja chciałbym, żeby dziennikarze byli tym takim źródłem informacji, ale może jednak eksperci, naukowcy, portal w internecie? Chciałbym tutaj powiedzieć, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych tworzy takie medium. Jest to portal mojeppk.pl. Jest to portal, gdzie uzyskacie Państwo całą wiedzę potrzebną do założenia pracowniczego planu kapitałowego, do odpowiedzi na pojawiające się pytania, na nurtujące nas kwestie. A także do tego, jak wyjść z PPK? No, po co wychodzić? A, to tak twierdzi. Panie redaktorze, po co, jeżeli rezygnujemy, wychodzimy z PPK, bo jest rezygnujemy, taka możliwość. Tak, ale rezygnujemy wtedy z ponad 1300 zł, jeżeli zarabiamy średnią krajową w pierwszym roku, a ponad 1000 w każdym kolejnym. I to są tylko i wyłącznie dopłaty ze strony pracodawcy i państwa. Czy chcemy świadomie rezygnować z takich pieniędzy? Dlaczego? Czy to jest fajne? Nie.
po co rezygnować z pieniędzy? Lepiej mieć je na koncie. Jeszcze raz podajmy adres strony internetowej. mojeppk.pl. Tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Robert Zapotoczny zachęca Was do tego, żeby zaglądać choćby na tę stronę, pozyskiwać wiedzę, i to jest nasz główny przekaz 4. Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze. Ciach, poszło. Super. Ciach. Dziękuję ja bardzo. Ja tu lubię rozmowy, jak jest flow. Jak sobie człowiek zejdzie. Super, tak jest. Do pełni. Powiedz mi, taka pomarańczowa lampka wyskoczyła teraz. Nie, jest okej. Panowie, ja tu lecę na dół. Tak, dziękujemy bardzo. Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję. Nie, wiesz co, ja cię mam cały czas, także nie ma problemu. No pewnie będziemy przy KP jakoś złapać, nie? Spoko. Trochę mamy, nie? Mamy.